Siemandero, w tym odcinku pokażę Ci, jak przejść przez proces rejestracji na BitBay. Zacznę może od tego, że BitBay jest program partnerski, dzięki któremu dostajemy tam jakiś mały procencik, bardzo minimalny, prowizji, jeśli ktoś zarejestruje się z naszego linku. Więc jeśli rejestrujesz się z czystego linku, to lepiej weź od kogoś znajomego, po prostu link polecony od niego i lepiej, żeby on coś z tego miał, bo i tak my na tym nic nie tracimy. Ok, więc teraz przechodzimy tutaj do tego niebieskiego przycisku, załóż konto. Wpisujemy tutaj nasz mail, ja sobie założyłem specjalnie do tego mail testowy, konto testowe bitbay@gmail.com. Klikamy załóż konto. Przepisujemy tutaj kod z obrazka. Klikamy dalej. I niestety tutaj czasami trzeba trochę poczekać, aż przekieruje na nas na następną stronę, także czekamy cierpliwie. Czasami jest to 5 sekund, czasami 10. Niestety ostatnio czekałem aż minutę, jak koledzy zakładałem konto, więc z tym bywa różnie. Także tutaj podczas tego zakładania konta bądźcie cierpliwi, bo niestety no, czasami nas mogą trochę przytrzymać. Ok, tutaj w tle już widzę, że konto się tak jakby założyło, tylko tyle, że jeszcze nadal wyskakuje mi ten komunikat przy rejestracji, ale chyba go mogę spokojnie zamknąć. Tak, zamknąłem go, jest już ok. Widzicie tutaj z konto testowe BitBay. Jest już założone. Tutaj u góry nam teraz wyskakuje komunikat, że Twoje konto jest nieaktywne. Aby je aktywować, kliknij w link, który wysłaliśmy na podany adres przy rejestracji. Ok, więc tutaj widzimy, że na mailu, że nie mamy tego maila, więc wchodzimy tutaj więcej. Spam. Ok, jak widzicie, jest już mail, doszedł nam tutaj na skrzynkę pocztową, więc klikamy teraz w niego, następnie aktywuj konto. Niestety ta strona mi dzisiaj trochę zamula, ale powinno być wszystko ok. Zaraz odświeżymy. Tak, teraz tutaj jest kończenie procesu rejestracji, czyli tutaj wpisujemy sobie nazwę użytkownika, czyli test, dajmy na to BitBay 123, hasło, jakieś zbyt krótkie. I tutaj dokończ rejestrację. Ok, więc teraz mam już zweryfikowane konto, mailowo przynajmniej. Teraz musimy jeszcze zweryfikować konto dokumentami. Tutaj już nie będę robił tego wpisów, nie będę tutaj wpisywał imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i tak dalej. To już sobie sami wypełnicie. Tutaj będzie trzeba dodać jeszcze pliki, czyli skan dowodu lub po prostu zdjęcie dowodu osobistego i rachunku. Więc to już myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Tutaj po wypełnieniu tego oczywiście klikamy dokonaj weryfikacji i tym sposobem macie w pełni zweryfikowane konto na BitBay. Także to było wszystko z mojej strony. Zapraszam Cię do następnego wideo o BitBay, po prostu jak kupić Bitcoina i jak poruszać się już po koncie, tak? Także trzymajcie się, na razie.